Dobra, jeszcze zanim przejdziemy do dzisiejszego Q&A, chciałem opowiedzieć trochę o polskich tradycjach liberalnych, bo jest ich wbrew pozorom sporo. To prawda, że nasza demokracja szlachecka nie była liberalna, bo nie była. Nie było wymieszania klas, nie było mieszanej reprezentacji parlamentarnej. Szlachta mogła handlować ziemią, mieszczanie nie mogli. Mieszczanie byli upośledzeni prawnie względem szlachty. Już tam pal sześć chłopi, ale mieszczanie nawet byli upośledzeni w Polsce. Nie było reprezentacji narodowej, nawet takiej symbolicznej w oddzielnych izbach, jak w Szwecji między 1718 a 1772, między śmiercią Karola XII a restauracją absolutnej monarchii przez Gustawa III. Czyli tak zwanym okresie wolności, Frihetstiden, kiedy były cztery izby szlacheckie, nawet chłopska. I nie było tym bardziej czegoś takiego jak w Anglii, gdzie były kilka klas społecznych, była kilka klas społecznych było kilka klas społecznych było zmieszanych i stanowiło narodową reprezentację angielską. Nie było czegoś takiego w Polsce. Był tylko jeden naród szlachecki, inne właściwie klasy społeczne praktycznie żadnych praw nie miały. No tam troszkę tam przywileje miejskie, ale to naprawdę śmiech na sali w porównaniu z tym, co mogła szlachta. No i skoro tak, no to myślimy sobie czasem, że w Polsce może żadnych tradycji liberalnych nie było, były tylko demokratyczno-arystokratyczne, a to jest nic, bo demokracja bez liberalizmu to jest nadal zamordyzm. Na tym polega. Więc patrzymy na myślicieli najpierw protoliberalnych, czyli tych, bo żeby był liberalizm, no muszą być prawa człowieka, musi być indywidualizm, musi być zakrojone na potrzeby pojedynczego człowieka, no niekoniecznie każdego, ale na pewno więcej niż jednej klasy społecznej. No i tego szukamy, prawda? Tego nie ma na początku, ale mamy myślicieli, których się niektóre rzeczy pojawiały, na przykład elementy tolerancji religijnej, pojawiały się elementy tego, że historia jest i polityka jest zakrojona na ludzką skalę, a nie boską, zamordystyczną skalę. Wiadomo, że w tych ustrojach, gdzie na przykład faraon, prawda, czy sułtan, czy syn niebios, chiński cesarz, czy coś, no nie ma mowy w ogóle o liberalizmie za bardzo. Chyba że tak przez przypadek raczej i lokalnie. Natomiast wszystko, co sprowadza politykę do takich ludzkich wymiarów, jest już protoliberalne, można tak powiedzieć. A przynajmniej protodemokratyczne, chociaż tak jak mówię, bez liberalizmu demokracja to tak samo jak monarchia bez liberalizmu jest też zamordystyczna. No i teraz tak. Są myśliciele, którzy bardzo wcześnie w Polsce już reprezentują zaskakująco liberalne idee. W XV wieku, na początku XV wieku, w ramach naszych zmagań z krzyżakami, na sobór w Konstancji jedzie niejaki Paweł Włodkowic. Paweł Włodkowic ma za zadanie wyjaśnić, dlaczego Polska współdziała z Litwinami. Przecież to poganie. No i Paweł Włodkowic mówi, no niby Litwini poganie, a krzyżacy niby tacy święci, że i za papieża, i za cesarza, ale to przecież złodzieje ci krzyżacy i oszuści prawni, prawda? Fałszują różne statuty prawne i tak dalej. No a Litwini nie są tacy źli, starają się tak i tak dalej, więc trzeba mieć otwarty umysł, że tak powiem, krótko mówiąc. No i to nie za bardzo się niektórym podobało, ale trzeba przyznać, że Włodkowic w to wszedł. I mamy kontynuację tego sposobu myślenia w Konfederacji Warszawskiej w 1570 latach, nawet jeszcze ciągle to jest. Natomiast potem się to psuje. Potem są coraz większe wpływy jezuitów i jezuici, tak jak na początku byli nieśmiali i trzymali się raczej króla po utworzeniu zakonu i przybyciu pierwszych jezuitów do Polski, to oni tak raczej patrząc, ponieważ to byli głównie Hiszpanie i Włosi, to się trzymali raczej króla, bardziej tak rozumowali absolutystycznie, a król stał na straży tolerancji religijnej we własnym interesie, prawie każdy król, czy to Zygmunt Stary, czy Zygmunt August, to było całkiem nieźle, nawet jeszcze Henryk Walezy, też nauczony wojnami religijnymi we Francji. Natomiast od Batorego i zwłaszcza od Zygmunta III Wazy, który był ultrakatolickim świrem,
Jeszcze w dodatku mu się wydawało, że może mieć Szwecję i katolicką Szwecję jednocześnie, czyli totalnym fantastą i szkodnikiem politycznym. Batory też, ale w mniejszym stopniu. To Batory był jeszcze trochę tolerancyjny. Natomiast to jakby no, to zostało wszystko pogrzebane. A jezuici się przyczepili do szlachty średniej, sklebiali jej odradzali wysyłania synów na studia zagraniczne, zwłaszcza do krajów heretyckich. I w ten sposób szlachta zaczynała nabierać takich strasznie twardogłowych, kretyńskich poglądów, jak na przykład, że jak my się nie wtrącamy w życie innych narodów, to one na pewno nie będą się wtrącać w nasze życie. No sorry, winę tu, tak? No, nie ma mowy, żeby tak, coś takiego było. No więc mamy do czynienia oczywiście tu i ówdzie z jakimiś poglądami liberalnymi, na przykład w rodzinie Leszczyńskich, i to raczej nie Stanisława Leszczyńskiego, tego znanego króla Polski, tylko raczej jego ojca, który miał to samo nazwisko. To Stanisław Leszczyński, ojciec, wprowadził tolerancję religijną w Lesznie. Leszno było oazą tolerancji religijnej, doskonałej. Ludy, które pamiętały z czasy swojej świetności, rody magnackie, które pamiętały czasy swojej świetności w czasach renesansu i rzeczywistej tolerancji, kiedy jeszcze to Polska była tolerancyjna w tym rejonie świata, a nie Brandenburgia, bo w XVII wieku nas, jako tych tolerancyjnych w regionie, zastępuje Brandenburgia. I to już nie do nas przyjeżdżają innowiercy, o czym kompletnie zapomniał Ziemkiewicz na przykład, tylko już do Brandenburgii, której Ziemkiewicz tak nienawidzi, że nigdy o niej chyba ani jednej książki nie przeczytał. Więc do Brandenburgii wyjeżdżają, a u nas jest coraz gorzej. W XVII wieku już praktycznie absolutnie niekatolicy nie mogą pełnić żadnych urzędów i są spychani na margines społeczeństwa. Po potopie szwedzkim się zrzuca na najsłabszych z nich, czyli na Arian. Zrzuca się oczywiście winę za kolaborację ze Szwedami i Bóg wie co jeszcze, i jest coraz gorzej. No i teraz, ale tak jak mówię, niektóre rody, które pamiętały te dobre czasy, wracały do tego, i na przykład nie tylko Leszczyński, ale nawet Adam Zamoyski na przykład, autor niektórych projektów stanisławowskich reform, też wracał do tolerancji religijnej, chciał też ulżyć do lichłoków i tak dalej, no ale nie dano mu, wiadomo, był za duży opór. Także nie tylko opór ze strony czysto zamordystyczno-obskuranckiej, ale także opór po prostu ze strony ruskich troli, byśmy dzisiaj powiedzieli, ruskich agentów. Tak. Natomiast którzy chcieli, żeby Polska była krajem, który grzęźnie w przeszłości i w niemocy. Aha, i oczywiście pewne elementy liberalne też można znaleźć u oczywiście królów saskich też, u Augusta II i jeszcze bardziej u Augusta III. August II uchodzi za Bawidamka, August III za obżartucha i interesującego się tylko sztuką, nic bardziej mylnego. Obaj mieli bardzo dużo dobrych pomysłów i też przyczynili się do polepszenia, ufachowienia administracji i uwolnienia jej z różnych uprzedzeń, które zawsze przeszkadzają w liberalizmie. No dobrze, ale poważna myśl liberalna, taka pełną gębą w Polsce, to się pojawia dopiero w czasach troszkę przed Sejmem Wielkim tak naprawdę, czyli w latach 80, no 70, powiedzmy 80 XVIII wieku, i oczywiście główni liberałowie nasi, tacy typowi już narodowi liberałowie z tytułu, to są Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic. Hugo Kołłątaj, jego idea był tak zwany kompromis mieszczańsko-szlachecki. Chodziło o to, że trzeba część przynajmniej mieszczaństwa, najlepiej całe, wprowadzić do praw politycznych, nadać mu prawa polityczne. To była strasznie radykalna idea wtedy, jak na Polskę. W innych krajach to było normalne, na przykład w Szwecji czy w Anglii, czy w Holandii. Więc on się tym inspirował i chciał to wprowadzić. Ale niestety uwagę jego musiały zaprzątać coraz bardziej sprawy walki o to, co jeszcze zostało z polskiej niepodległości.
i on się zajmował głównie balansowaniem między swoim obozem politycznym a obozem Stanisława Augusta. Problem polega na tym, że te oba obozy reformatorskie miały kompletnie inny pomysł, jak zreformować Polskę. I Hugo Kołłątaj musiał pilnować takich różnych swoich lewicowców, byśmy dzisiaj powiedzieli, jak Franciszek Salezy Jezierski na przykład, że nie fikali i nie utrudniali tego pogodzenia się. Natomiast Ignacy Potocki, który wspierał Kołłątaja, żeglował jakby na spotkanie z królem. To była ta postępowa gałąź Potockich, bo jak wiemy, była też gałąź obskurancko-zdradziecka, prorosyjska, czyli Szczęsny Potocki. To nie o tych Potockich mówimy, tylko o tym Ignacy Potocki. No i Kołłątaj musiał poświęcić de facto wiele ze swoich ideałów na to, żeby te projekty w ogóle wzmocniły kraj. Więc to już było wszystko jedno trochę, czy ten kraj będzie liberalny, czy będzie po prostu Polską nadal. I wybrał to drugie, ponieważ nie miał innego wyjścia. Jeszcze bardziej podbramkowej sytuacji był Stanisław Staszic. Stanisław Staszic był w ogóle mieszczaninem. I jako taki no, praktycznie był człowiekiem takim półobywatelem tylko w Rzeczpospolitej. I on nawet swoje dzieło główne wydał, swoje w ogóle dzieła wydawał pod pseudonimem, żeby myślano, że jest szlachcicem. Ponieważ gdyby wiedziano, że jest mieszczaninem, to by przeczytano go może w Gdańsku, w Toruniu i tyle. Nikt by nie wziął go na poważnie. Aż tak źle było. Także Staszic także rozważał wprost, mówił o wolności obywatelskiej i wolności narodowej. Wolność obywatelska to byłoby to, co my nazywamy dzisiaj liberalizmem. Wolność narodowa byłaby tym, co nazywamy niepodległością. I on mówił, że teraz są takie złe czasy, nasi sąsiedzi są tak na nas zawzięci, te rozbiorowe potęgi, że nie mamy trochę wyjścia, musimy poświęcić tą wolność jednostkową, obywatelską na ołtarzu wolności narodowej. To był świadomy wybór głębokiego liberała. Przypomnę, że Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic czytali Hume'a i czytali Adama Smitha. Także to, a niektóre poglądy Kołłątaja i Staszica były niezależnie rozwijane, które jakby są lustrzanymi, ale niezależnie rozwijanymi od tych dwóch Szkotów na przykład. Więc Staszic znał także Monteskiusza na przykład. Także pełną gębą recepcja tej najlepszej myśli oświeceniowo-liberalnej. Później mamy taki trochę podobne zjawisko, które wyjaśnia, dlaczego w Polsce nigdy się liberalizm nie mógł zagnieździć, chociaż liberałów wcale nie jest mało. To jest przykład tak zwanych kaliszan. Kaliszanie to, jak możecie przeczytać w Wikipedii, jest to taka grupka takich no, po kongresie wiedeńskim, którzy odpowiadali się za postępem i rozwojem technologicznym, za umiarkowanymi reformami agrarnymi, oczyszczaniem chłopów i zdjęciem z nich części obciążeń. No i tu są takie osoby jak Andrzej Alojzy Prosper Biernacki, Teodor Morawski i Teofil Morawski, Bonaventura Niemojowski, Wincenty Niemojowski, także widzimy, że całymi rodzinami. Potem Władysław Ostrowski i tak dalej. W czasie powstania listopadowego Sejm powołał rząd Bonaventury Niemojowskiego, w którym większość tych ministerialnych objęli kaliszanie. Niestety powstanie przegrało, także mieliśmy nawet, słuchajcie, rząd liberalny. Niestety później widzimy, że ponieważ się nie udało powstanie listopadowe, a liberalizm potrzebuje pewnej moderacji, on nie może istnieć w warunkach dużego radykalizmu. Wchodzą czerwoni, którzy się kłócą z białymi po powstaniu listopadowym i już następne pokolenie, można tak powiedzieć, niepodległościowców, jak Ludwik Mirosławski, będą już bardziej demokratami, radykałami, tak? Wiecie, pokój chatom, wojna pałacom, tak? Coś takiego. On będzie już bardziej radykalny, mimo że też pewne cechy
były liberalne. Także widzimy, że u nas to wykoślawienie polityczne spowodowało, że się nie mógł ukształtować ten liberalizm polityczny, mimo że na przykład Kaliszanie z lat 30. XIX wieku byli o wiele potężniejszą gromadką niż gromadka na przykład konserwatystów wokół konserwatystów na przykład Bobrzyńskiego z końca wieku XIX, a mimo to jest jakby całkiem sporo tego było. Także tak to wygląda. No więc nie odwołuję tego stanowiska z filmiku przed lat, że Polska nie ma tradycji liberalnych poza Kaliszanami, ponieważ chodzi o to, że tak jak mówiłem, Włodkowic generalnie miał tylko tendencje liberalne, potem znowu były tylko tendencje liberalne. Natomiast miło, że ktoś pamięta mój film sprzed lat, to tak swoją drogą. I także tak to wygląda. Natomiast no właśnie problem polega na tym, że Staszic i Kołłątaj, czyli autentyczni liberałowie, musieli wybrać myśl narodową. I teraz clue tego, co dzisiaj chcę wam powiedzieć, to jest to, że my jesteśmy teraz w odrodzonej Polsce. Obok nas są Ukraińcy, którzy walczą o wolność zarówno patriotyczno-narodową, jak i wolność osobistą, bo w państwie Putina nie ma wolności osobistych. Tak? Tam możesz, nie będąc studentem, możesz trafić do woja, dlatego że skrytykowałeś Putina. Twój poseł cię może zadenuncjować na policję zamiast ci pomóc. Tak się żyje w państwie Putina. Chcesz zrobić kontrowersyjny artykuł, to tylko lokalnie możesz. Jeżeli chcesz zrobić, jesteś w dużej gazecie, pracujesz ogólnorosyjskiej, to sorcia, ale musisz przy każdym kontrowersyjnym temacie przychodzić na dywanik do Putina albo do kogoś innego i to uzgadniać. Tak to wygląda. Także Ukraińcy walczą o wolność liberalną, czyli jakby powiedział Staszic, obywatelską i o wolność narodową, czyli o niepodległość. I teraz dzisiaj nie musimy wybierać i dlatego narodowy liberalizm moim zdaniem jest ideologią na te czasy. Kołłątaj się nie przebierał za księdza, tylko był księdzem. Co to za głupie gadanie? Ale też nasłuchaliście się tych kretynów konserwatystów typu Wielomski i teraz propagandystów prorosyjskich i teraz wam się wszystko myli. No ale nic, odkręcimy to spokojnie. Także tak to wygląda. O Kołłątaju mówi się potworne rzeczy, potworne kłamstwa się o Kołłątaju mówi, jako byłby jakimś niesamowitym radykałem. Niesamowitym radykałem to chyba był tylko Jezierski w jego tym i Kalesanty Szaniawski, ale ten z kolei potem poszedł w konserwatyzm w ogóle, Kalesanty Szaniawski. Także Salezy Jezierski rzeczywiście był taki dosyć lewicowy. No. Ale generalnie tak zwana Kuźnica Kołłątajowska, bo tak się nazywała jego myśl, no to no to po prostu raczej była umiarkowana. Tak to wygląda. I teraz tradycja narodowego liberalizmu jest bardzo głęboka, bo ta nazwa w innych krajach była używana bardzo, bardzo często. Nawet u nas też była, tylko nie tak często. Gowin to jest konserwa. Narodowy liberalizm to jest liberalizm, który jest patriotyczny po prostu, rozumiecie? No. I teraz ta tradycja narodowego liberalizmu była na przykład bardzo widoczna w Prusach w XIX wieku. To z nimi musiał się dogadać Bismarck. I teraz ta idea Kulturkampfu, która była taka, żeby reszta Niemiec zjednoczonych pod egidą Prus stała się bardziej liberalna, to Bismarck przechwycił tą ideę przez sojusz z narodowymi liberałami. Bismarck, konserwatysta i zamordysta, przechwycił tą ideę, po czym ją wykoślawił.
ale mimo wszystko narodowi liberałowie wprowadzili mnóstwo fajnych reform, bo musiał się na nie zgodzić Bismarck ich koalicjant. Dopiero później Bismarck się przyklei do innych partii i będzie już inaczej, prawda? Tak to wygląda. I tak to się działo. Dźwięk to prawdopodobnie mój zmęczony głos, a nie tutaj mikrofon. Geert Wilders do pewnego stopnia jest narodowym liberałem, ale generalnie zmierzacie do za dużych radykałów. Dobra. Także tak wygląda ta tradycja. I może wam się to podobać, może wam się to nie podobać, ale tak ona wygląda. I keynesizm to jest wolny rynek. Keynesizm to jest wolny rynek. To jest jeden z rodzajów wolnego rynku. To jest idea, że gospodarka jest w dużym stopniu psychologiczną sprawą i trzeba czasem państwo musi zainwestować, żeby pobudzić rynek. Ale to jest wolny rynek. Wolny rynek to swoją drogą, a liberalizm to swoją drogą. Liberalizm to jest doktryna praw człowieka, praw jednostki i tolerancji, między innymi religijnej i światopoglądowej. To jest liberalizm, a nie wolny rynek.